Bardzo dziękuję. Witam Was wszystkich. Dzień dobry. Cześć. Jak się bawicie? Tak myślałem. O czym dzisiaj sobie porozmawiamy? No jak usłyszeliście, porozmawiamy sobie o serverlessie. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy serverless, czy podejście typu serverless jest takim buzzwordem, jakich ostatnio wiele, czy takim naprawdę świętym gralem, który oferuje nam chmura. Tak w szczegółach będzie o tym, jak to będzie wyglądać dzisiaj. Na początku kilka słów o mnie, dlaczego w ogóle zawracam Wam głowę i po co w ogóle o tym mówię. Potem porozmawiamy sobie o tym serverlessie, czym właściwie serverless jest, a z racji tego, że jesteśmy na konferencji dla deweloperów, to porozmawiamy sobie tylko trochę i przygotowałem dla Was takie prawdziwe hands-onowe demo, w którym postaramy się sobie taką serverlessową solucję razem zrobić w Azure. Pogadamy o tym, jak w Azure serverless jest zrealizowany i mam nadzieję, że coś z tego wyniesiecie, do czegoś Was to zainspiruje. Przygotowałem dla Was też małą niespodziankę na koniec, ale to do tego dojdziemy. Dobra. Zanim rozpoczniemy, chcę Was bardzo, bardzo serdecznie przeprosić za taką nową mowę, której będę pewnie używał, ponieważ już tak tym nasiąkłem, że bardzo ciężko mi się od tego oderwać, czyli może zdarzyć się tak, że zamiast powiedzieć, że coś jest oparte na zdarzeniach, to powiem, że jest event-based, tak? To raczej na pewno się to pojawi i z góry Was za to bardzo przepraszam. Kim w ogóle jestem? Jestem technologicznym ewangelistą, pracuję w ABB. Na co dzień zajmuję się chmurą, tą tematyką zajmuję się już od 4 lat. Widziałem, jak takie solucje chmurowe są budowane od podstaw, widziałem, jak są rozwijane, widziałem, jak upadają, widziałem, jak organizacja zmienia podejście i zaczyna stosować coś, co jest dobrze znane i jakby rozpowszechnione na rynku. Widziałem, czym różni się podejście takie, żeby wziąć to, co oferuje nam rynek, czyli na przykład AWS, Azure czy Google Cloud. Od takiego podejścia, że zróbmy wszystko sami, tak? Dlatego uważam, że mam pewne doświadczenie w obszarze chmury. Na co dzień co prawda zajmujemy się IoT, ale jest to jednak z tym serverlessem też związane. Jak? Do tego sobie dojdziemy. To, co dzisiaj zobaczycie, czyli cały kod, wszystkie przykłady, wrzucam na mojego bloga. Ta prezentacja też będzie dostępna na blogu. On się nazywa Easy IoT Blog. Tam sobie możecie znaleźć to, co dzisiaj będziemy sobie opowiadać. Dalej, gdybyście chcieli z jakiegoś powodu ze mną pracować, bo spodoba Wam się to, co mówię, to możecie sobie też zajrzeć na stronę ABB. Tam ciągle rekrutujemy, to jest tak trochę prywatne, ale obiecałem, że powiem to, co mówię. Ostatnio też dołączyłem do takiego ruchu, który nazywa się Technology for Planet. Możecie sobie znaleźć link do Facebooka. Jest to grupa takich deweloperów, którym zależy na tym, żeby zrobić coś więcej. Jeżeli byście byli zainteresowani taką inicjatywą, czyli chcielibyście dać coś z siebie, coś więcej poza tym, co dajecie na co dzień, na przykład przygotować jakieś zajęcia dla dzieciaczków, czy przygotować jakieś kursy dla kogoś, kto może takich kursów potrzebować, to bardzo Was zachęcam. Jest to jakby otwarta grupa, możecie do mnie uderzyć, możemy razem coś porobić fajnego. W ramach tej grupy publikujemy też bardzo fajne artykuły na medium.com. Też sobie możecie to znaleźć. No i oczywiście możecie do mnie zagadać, czy to mailowo, czy bezpośrednio na blogu. Dobra. Zdefiniujmy, co to jest buzzword. Okay? Bo od tego, jak zdefiniujemy sobie to słowo, w dużej mierze będzie zależeć odpowiedź na pytanie postawione w temacie. Tak? Bo oczywiście można powiedzieć, że buzzword jest to nadmiernie używane słowo, tak? Albo zachłyśnięcie się jakąś technologią, tak? Oczywiście można to tak zdefiniować, ale z racji tego, że ja pracowałem troszeczkę na uczelni, to postaram się do tego podejść bardziej analitycznie, w taki sposób może naukowy. Pewnie widzieliście coś takiego jak krzywa hype'u Gartnera, prawda? Ona pokazuje, jak w czasie zmienia się widoczność pewnej technologii. Czyli zaczynamy sobie tutaj, nie wiem, będzie widać, zaraz sobie poprawimy, przepraszam Was. Ok, zaczynamy od jakiegoś triggera, czyli nowa technologia jest zrealizowana, pojawia się na rynku, prawda? I w krótkim czasie, jeżeli ta technologia jest bardzo dobrze promowana, to nagle wszyscy zaczynają o niej mówić, tak? Wszyscy mówią, kurczę, jakie to jest fajna technologia. To bardzo dobrze widać na przykład frameworkach javascriptowych, prawda? Co chwilę powstają jakieś nowe i co chwilę wszyscy się, Boże, jaki ten Angular jest świetny, tak? Jedynka, dwójka, trójka, siódemka, świetny, tak?
każdy następny lepszy od poprzedniego, tak? Czyli mamy ten technologiczny trigger i w pewnym momencie ta technologia już jest wszędzie. Otwieramy lodówkę, wyskakuje nam Angular, tak? Wyskakuje nam serverless, wyskakuje nam chmura, wyskakuje nam IoT, prawda? Chcemy jakieś mleko do płatków, no mamy na opakowaniu piękną chmurę narysowaną. Także tego jest mnóstwo. I potem mamy coś takiego, co tłumaczymy jako szczyt zawyżonych oczekiwań, prawda? Czyli ludzie są już tak oswojeni z tą nazwą tej technologii, czy w ogóle z tym, że ta technologia jest odpowiedzią na wszelkie zło, rozwiąże wszystkie nasze problemy, że właściwie skupiają się tylko na tym, tak? I właściwie jakbyśmy nie mieli problem w projekcie, to okej, ten framework nam to rozwiąże, tak? Myślimy o nowym projekcie, no to ten framework, tak? I to jest ten tak zwany szczyt zawyżonych oczekiwań. No i potem następuje coś takiego jak zderzenie z rzeczywistością, tak? No nie do końca ta nowa technologia jakby ogarnia nam wszystkie nasze problemy, tak? Oprócz tego, że nie ogarnia wszystkich naszych problemów, to jeszcze przysparza kilku nowych, tak? Druga rzecz, z racji tego, że ta technologia nie jest tak długo na rynku, no to nie ma za dużo fachowców w tej dziedzinie, prawda? No to musimy zatrudniać nowych ludzi, sami się przeszkalać, no i zaczynają się problemy, tak? I tutaj mamy coś takiego, że w pewnym czasie mamy tak zwane koryto rozczarowań, tak? Czyli z takiego ogromnego hype'u spadamy do tego, że w ogóle dobra, zachłysnęliśmy się, ale ta technologia tak naprawdę jest bezużyteczna. No i po pewnym czasie następuje coś takiego jak nachylenie oświecenia. Tak? Czyli już nie jesteśmy zachłyśnięci, już przeszliśmy ten etap takiej burzliwej pierwszej miłości z tą technologią, tak? Okej, już jesteśmy na ty, już nie jesteśmy bardzo zakochani. No i okazuje się, że okej, coś próbowaliśmy. I nagle pojawia się jakiś problem, który wymaluj, wpasowuje się w tą technologię, o której tak mówiliśmy, tak? Może nie jest ona rozwiązaniem wszelkiego zła, wszystkich naszych problemów w projekcie, ale tego konkretnego projektu, ten problem, który właśnie się pojawił, no to wydaje się, że to może być fajne rozwiązanie, tak? Próbujemy. No i po pewnym czasie jakby budujemy tą naszą bazę wiedzy i okazuje się, że jest coś takiego jak płaskowyż produkcyjności. Czyli widzimy, okej, ta technologia, to rozwiązanie, to podejście jest bardzo fajne w pewnym zakresie, tak? Czyli ono odpowiada pewnym oczekiwaniom i tak powinniśmy je traktować. Czyli to nie jest odpowiedź na wszelkie problemy, ale na pewne problemy, tak? Jest to jedna z opcji. I teraz, jak to ma się do buzzworda? Ojej. Okej. Moim zdaniem buzzword jest tutaj. Prawda? Czyli to jest ten peak. Właściwie on się zaczyna gdzieś tutaj, tak? I do tego peaku mamy buzzword. Wszyscy o tym mówią, tak? Widzimy go w lodówce, tak? Na opakowaniu od mleka. Wszyscy mówią. Tak samo było z serverlessem, bo serverless nie jest to jakieś stare podejście, tak? Serverless pojawił się w którym roku? W 2015. Niektórzy mówią, że tam w 2012-2013 ludzie to zaczęli o tym mówić, prawda? Ale w 2015, czyli jest to stosunkowo świeże podejście, tak? Jakbyście mnie zapytali, albo inaczej, dojdziemy do tego. Dojdziemy, co ja o tym myślę, tak? Ale chcę, żebyście pamiętali, że moja definicja buzzworda to jest to, że ten buzzword to jest moment, w którym wszyscy o tym mówią. I wszyscy spodziewają się cudów od jakiejś technologii, tak? Okej. Mamy zdefiniowany buzzword. Skoro mówimy o serverlessie, to jakbyśmy chcieli przetłumaczyć to tak jeden do jednego, no to z czym nam się to kojarzy? No z infrastrukturą, prawda? A jeżeli mówimy o infrastrukturze, to co jest w infrastrukturze pewne? No, że ona ewoluuje i się zmienia. Zanim zaczniemy o szczegółach, chcę Wam dać cytat z Marka Rusinowicza, który jest Chief Technology Officerem w Azure. I on powiedział coś takiego. Serwisy, infrastruktura jako serwis, tak jak obliczenia, storage i networking, on definiuje jako pierwsza generacja adopcji chmury, czy ta adaptacji do chmury. Wiele organizacji teraz zmienia podejście z tych infrastruktury jako serwis do platformy jako serwis, tak? Tworząc jakieś rozwiązania. Co znaczy infrastructure as a service i platform as a service? Powiem dokładnie za chwilkę, ale generalnie on powiedział coś takiego, że w tym momencie to, co się dzieje, on nazywa zmianą z podejścia z infrastruktury do innowacji, tak? Jakby to jest ważne do zapamiętania i jak to ma się w szczegółach, tak? Jak ta ewolucja wyglądała od początku? Okej. Na początku mieliśmy rozwiązania on-prem, prawda? Czyli mieliśmy swój hardware, swój system operacyjny, pisaliśmy na to nasze rozwiązania i jakby mieliśmy dwie ścieżki. Albo produkujemy produkt, który jest szelfowy, tak?
który jakby wstawiamy do sklepu i on za każdym razem, jak go ktoś kupi, to on będzie działał, tak? Bo to jest nasz hardware, nasz software, system operacyjny, który wspieramy, to działa, prawda? No albo mamy jeszcze możliwość sprzedaży software'u, tak? No i tutaj ja to nazywam taką ścieżką studencką, prawda? No bo dzwoni do nas klient w piątek o 17, mówi, no nie działa. No i co mówimy, no a u mnie działa, tak? No dlaczego? No bo on ma inny hardware, on ma inny system operacyjny, inną wersję, zgrał innego patcha, nie update'ował, mnóstwo problemów, tak? Dalej, to podejście on-prem ewoluowało w hosting, prawda? Czyli już mogliśmy troszeczkę wyjść poza to nasze laboratorium, poza naszą firmę, mogliśmy wynajmować sobie infrastrukturę, tak? Czyli jakby mogliśmy oferować pewne rozwiązania, które są hostowane gdzie indziej, nie u nas, tak? I jakby okej, to już jest fajne, bo jakby uniezależniliśmy się troszeczkę od infrastruktury, to już teraz była kwestia providera, on za to brał odpowiedzialność, my tylko wynajmowaliśmy albo płaciliśmy mu, tak? Ale problem był inny. W pewnym momencie chcieliśmy skalować, tak? Bo zaczęliśmy pisać rozwiązania, które zaczęły się sprzedawać. To jest jakby super, prawda? Ale mamy więcej klientów, no to potrzebujemy na przykład, no nie wiem, takie najprostsze skalowanie, tak? Więcej instancji naszej aplikacji, załóżmy. No to wynajmując hosting, czy mając hosting, no to mamy pewien limit, prawda? Dojdziemy do pewnego wolumenu i koniec. Już dalej nie skalujemy, bo nie ma miejsca, prawda? No to możemy sobie wziąć hosting od innego providera. No i znowu problem, inny hardware, inny software, prawda? No i są problemy. Dalej mamy, to ewoluowało podejście wirtualizacji. Czyli tutaj jakby mogliśmy się uniezależnić od tego hardware'u. Już ten problem hardware'u jakby nie istniał. Mogliśmy sobie tworzyć jakby, nie wiem, no, struktury wirtualne, na przykład maszyny wirtualne, na których działały nasze rozwiązania, gdzie byliśmy pewni, gdzie ta warstwa software'owa była zawsze taka sama. Okay? Też to miało swoje plusy, miało minusy, ale dalej ewoluowało i pojawiła się chmura. To wszystkie te takie nowi prowajderzy chmury zaczęli oferować to podejście IaaS, czyli Infrastructure as a Service. Prawda? I wszystko to, co szło później, to było jakby rozszerzenie warstwy abstrakcji, o czym zaraz powiem. Jak mamy taki stack technologiczny, w którym mamy jakąś infrastrukturę, na infrastrukturze system operacyjny, w systemie operacyjnym są pewne, nie wiem, serwisy, aplikacje, runtime i tak dalej, no to podejście IaaS-owe ogarniało nam hardware, prawda? Mogliśmy sobie postawić, nie wiem, maszynę wirtualną, gdzie my byliśmy odpowiedzialni, nie wiem, za system operacyjny, za patche bezpieczeństwa i tak dalej, ale całkowicie nie martwiliśmy się o hardware i teoretycznie skalowalność była dużo większa niż w takim hostingu, prawda? No bo teraz jak pomyślimy sobie o chmurze, no to raczej nie myślimy o limitach, prawda? Ile możemy maszyn wirtualnych tam postawić? 100, 200, 1000? No możemy, a na hostingu nie zawsze mogliśmy 100 maszyn wirtualnych postawić, prawda? No taka jest różnica. Różnica jest w skali. Dalej to podejście IaaS-owe ewoluowało w kilka innych. W PASA, FASA, SASA, BASA i wszystko, co ma AS na końcu, tak? No to możemy sobie zmieniać literki. To jest jak w tym MVC, prawda? Jest Model View Controller, Model View View Model i tak dalej. I tak dalej. Tych WM-ek jest mnóstwo. I teraz co, które znaczą? Dalej mamy Platform as a Service. To jest rozszerzenie tej warstwy abstrakcji, która była do tej pory tylko na infrastrukturę, na między innymi system operacyjny, tak? I na tą warstwę software'ową. Czyli już jakby byliśmy uniezależnieni od tego. Mieliśmy platformę, która była dla nas black boxem, miała pewne wejścia, wyjścia i funkcjonalność wewnętrzną i my budowaliśmy tylko rozwiązania na niej, prawda? I te rozwiązania dostarczaliśmy naszym klientom. Dalej mieliśmy SASA, celowo pomijam funkcję, do tego zaraz dojdę. Mamy SASA, tak? Czyli Software as a Service. Często można to mówić tak, że mamy platformę, jest Platform as a Service, my budujemy jakiś kawałek software'u na tej platformie. I to, co my dostarczamy, ten kawałek software'u naszym klientom, to jest właśnie software as a service, tak? Czyli nasz klient nie martwił się nawet o logikę, o tą warstwę aplikacji, którą buduje na platformie, tylko martwi się o dane. Ja wrzucam takie dane i oczekuję odpowiedzi. To jest podejście software as a service, tak? Już nie martwię się o logikę, ja logikę dostaję. Tak? Ja tylko operuję danymi. No i teraz mamy jeszcze dwa takie podejścia, czyli BAS, backend as a service i FAS, function as a service. Niektórzy mówią, że oba te rozwiązania są takie typowo serverlessowe, albo już są takim, właściwie BAS to jest takie preludium serverlessa, ono się pojawiło jako pierwsze. Przykład backendu as a service, tutaj jest podane AWS Cognito, ale na przykład logowanie za pomocą Facebooka, czy logowanie za pomocą konta Google'owego, to jest wszystko backend as a service, tak? Po prostu coś dostajemy i się nie martwimy o to.
Tak? Nie martwimy się o jakieś API, o uwierzytelnianie, o security, to dostajemy. To jest ten nasz cały backend as a service i to się pojawiło właściwie jako pierwsze. No i dalej mamy ten function as a service, czyli FAS, który jest szeroko postrzegany jako serverless, więc skupmy się na tym, tak? No i ten serverless, czyli funkcje jako serwis, są oferowane przez wszystkich teraz właściwie graczy na rynku. Tutaj mamy wymienionych Azure'a, AWS'a czy Google'a, ale oczywiście na przykład Alibaba też dostarcza i właściwie każdy taki gracz chmurowy, pomniejszy też dostarcza takie rozwiązania serverlessowe, czyli te funkcje, które wykonują nam jakiś kawałek logiki. I jak to działa? Generalnie działa to w ten sposób, że naszym zadaniem jest zdefiniowanie, a właściwie zaimplementowanie kawałka logiki. My się nie martwimy o runtime, nie martwimy się o skalowalność, nie martwimy się o hardware, który działa pod spodem. My dostajemy pewne możliwości zdefiniowania logiki, tak? I tą logiką może być na przykład funkcja C#owa. Co wam dzisiaj pokażę? Tak? Mamy funkcję C#ową, która robi jakiś kawałek, wykonuje jakiś kawałek kodu, który ma dla nas jakąś wartość. I tyle. I jakby my się martwimy tylko o to. O resztę martwi się provider. I mówi się, że to jest właśnie takie rozwiązanie serverlessowe. Czy tylko? No nie do końca tylko, bo Azure jeszcze rozszerza ten koncept, ale o tym też sobie powiemy, tak? Więc czym tak naprawdę jest ten serverless z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia deweloperów, tak? I tutaj posłużę się kolejnym cytatem. Z tym razem z Dana Rossanowy, to jest taki fajny, śmieszny pan z takimi PKS-ami śmiesznymi, ale bardzo rozsądny człowiek. On powiedział, że tak naprawdę serverless to jest taki, to jest opis wrażeń użytkownika, czyli to, co wydaje się użytkownikowi, a nie jakiś model pricingowy czy billingowy, tak? No i właściwie to jest w linii z tym, co powiedział Rossanowicz, tak? Czyli że tak naprawdę odchodzimy od infrastruktury, przechodzimy w innowacje i teraz tak naprawdę interesuje nas tylko ta logika, tylko ta wartość biznesowa, którą my musimy zdefiniować. Nie martwimy się już o hardware, o system operacyjny, o jakieś update, o patche, to już bierze na siebie provider, tak? No, ale nie bierze za darmo, tak? Płacimy za to i jakby tego się nie da rozdzielić. No i teraz, zanim przejdziemy dalej do takiej części bardziej technicznej, chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, czy spróbować odpowiedzieć na to pytanie w temacie i w ogóle też was przeprosić jeszcze raz, bo dałem wam troszeczkę taką fałszywą alternatywę, prawda? Bo zapytałem, czy jest buzzwordem, czy holy grailem. No to nie jest tak, że jest albo tym, prawda? Jedno nie wyklucza drugiego, tak? Albo właściwie jedno wyklucza drugie, ale nie oznacza, że to są tylko dwie alternatywy, ponieważ moim zdaniem serverless jest czymś pomiędzy, tak? Nie jest ani buzzwordem, bo to już nie ten okres. Już nie są wszyscy tak zachwyśnięci tym serverlessem, prawda? Wiele firm używa tego produkcyjnie, wiele firm jakby sobie pozwoliło na to, żeby oddać cały ten maintenance, całe wszystko to, co jest pod spodem logiki jakiemuś providerowi, ale też sporo organizacji decyduje się, żeby samemu pisać takie rozwiązania, tak? I samemu jakby martwić się o ten hardware i wszystko to, co jest pod spodem. Dlatego nie jest to rozwiązanie, które, czy podejście, które rozwiązuje wszystkie nasze problemy, tak? Nie jest to podejście, które rozwiązuje część naszych problemów nawet za darmo, prawda? Jest ten pricing model, zwłaszcza w Azure, jest taki, że trzeba go wziąć pod uwagę, prawda? Co prawda dostajemy coś za darmo, ileś set tysięcy bodajże zapytań w funkcji ażurowej, czy wykonań funkcji ażurowej miesięcznie za darmo, ale tak naprawdę ciągle płacimy, tak? O szczegółach płatności opowiem wam troszeczkę później Michał Furmankiewicz, bo on takie demo przygotował i też zachęcam was, żeby później iść na jego sesję demo, która będzie tutaj też w tej sali, gdzie on będzie porównywał te funkcje ażurowe i funkcje w AWS-ie, bo on tam pewnie rozważy ten pricing model, dlatego nie będę w to wchodził. A chciałbym wam opowiedzieć teraz, jak ten serwer jest realizowany w Azure, tak? I teraz próbujemy coś zrobić. OK. Przede wszystkim serverless jest realizowany przez trzy podstawowe serwisy. Przez Event Grid, Logic Appki i funkcje ażurowe. Za chwilkę o nich powiem troszeczkę więcej. One działają razem z bazami danych, ze storage'em, z jakąś warstwą security, z innymi serwisami z szerokiego portfolio ażurowego. Ponieważ jesteśmy na konferencji dla deweloperów, jesteście na ścieżce cloud, więc zakładam, że wiecie, co to jest Azure, ale tak jak gdyby ktoś zapomniał, to można powiedzieć, że jest to framework albo platforma, która oferuje mnóstwo serwisów, które
robią, czy wykonują jakąś określoną funkcjonalność dla nas i które możemy łączyć w większe rozwiązania, tak? Oprócz tego, że ta część platformowa jest dla nas dostępna, no to jeszcze oferowane są takie narzędzia typowo developmentowe czy opsowe, jakieś idee, jakiś monitoring, tak, jakiś debugging i tak dalej, i tak dalej. I tak jak połączycie sobie te części, to jest naprawdę to takie, ten experience użytkownika. To jest ten serverless, tak? Czyli mamy jakiś kawałek logiki, który się wykonuje, który jakby możemy sami zaimplementować, nie martwiąc się o resztę. Bo jak zobaczycie sobie, tutaj mamy Visual Studio, czy jakiś Visual Studio Code, tak? Piszemy kawałek funkcji, to nie martwimy się o system operacyjny, na którym on będzie wykonywany, tak? Nie martwimy się, żeby robić z tego image dockerowy, który tak naprawdę się wykonuje, tak? To tak naprawdę się tam robi. My martwimy się tylko o to, żeby nam fajnie działał ten kawałek logiki. OK? Dobra, teraz troszeczkę dosłownie o tych komponentach. Mamy funkcje ażurowe. Tutaj jak nazwa wskazuje, tak? Mamy kawałek kodu, który za nas się wykonuje. On ma, z tego co wiem, dwa modele pricingowe, choć ostatnio ponoć pojawił się inny, jakiś model premium, ale jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, więc jakby nie będę o tym mówił. Ma consumption plan i app service plan, czyli jakby consumption plan to jest tak jak nazwa wskazuje, płacimy za to, ile wykonamy się, tak? Ile razy nasza funkcja się wykona, ile będzie potrzebowała zasobów, to za to płacimy. No i jeszcze jest app service plan, gdzie możemy zadeklarować, że potrzebujemy taki i taki performance mieć zagwarantowany, tak? Bo na przykład spodziewamy się jakiegoś piku zapytań. Nie chcemy, żeby nasze funkcje były startowane jedna po drugiej. My musimy mieć kilka przygotowanych, żeby czekały na wykonanie, tak? Ale to mówię, to sobie możecie doczytać. Te wszystkie komponenty, o których powiem, mają dwa linki. Pierwszy jest do opisu tego serwisu w Azure, a drugi do dokumentacji, gdzie możecie sobie znaleźć też API. Ono jest bardzo fajnie udokumentowane. Jak mówiłem, ta prezentacja będzie dla Was dostępna, także możecie sobie to ściągnąć i się tym bawić. Dalej mamy Logic Appki. Logic Appki to są tak naprawdę takie orkiestratory procesów, tak? Gdzie jakbyśmy się bardzo postarali, to bez napisania linijki kodu możemy bardzo fajny flow sobie zadeklarować. I w naszym demie sobie też tego użyjemy. Logic Appki często są też wykorzystywane jako integratory do logiki biznesowej, na przykład klienckiej, tak? Czyli mamy naszą solucję, nasze rozwiązanie i chcemy je jakoś połączyć z tym, co ma klient. To Logic Appki są jakby świetne do tego. One się bardzo ładnie łączą z wieloma rzeczami. No i mamy te event gridy, które nam zapewniają event-based flowy, tak? Że tak brzydko i nie po polsku powiem. Co jest wejściem, co jest wyjściem? Wejściem są zdarzenia, które jakby powstały na innych serwisach ażurowych, których nasłuchujemy. Czyli na przykład nowy message na IoT Hubie się pojawił, nowy wpis w bazie danych, jakby wykonała się jakaś funkcja ażurowa i tak dalej. To są eventy, których nasłuchuje event grid, jeżeli to sobie zdefiniujemy, a na wyjściu mamy akcję, tak? Czyli mamy jakąś dodatkową logikę. Na przykład, jeżeli wykonała się jakaś funkcja ażurowa, to odpal kolejną funkcję ażurową, tak? Czy tam, nie wiem, czy odpal jakiś flow logic appki i tak dalej, i tak dalej. Jakby ten komponent pominąłem w demie, ale też możecie się tym pobawić. Natomiast w demie wykorzystałem jeszcze dwa. Cosmos DB, to jest to, czym Microsoft się bardzo mocno chwali. To jest, teraz żebym nie pomylił, to jest pierwsza na świecie globalnie dystrybuowana baza danych, dokumentowa baza danych. Jeszcze oprócz tego, że dokumentowa, globalnie dystrybuowana, to jeszcze wielomodelowa. No co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę to jest dokument DB 2.0. To znaczy, że możemy w ramach jednej bazy danych zadeklarować sobie wiele modeli zapisu danych, czyli na przykład klucz wartość, multikolumn, drzewo albo graf. Tak? I oprócz tego ten Cosmos DB oferuje jeszcze wiele interfejsów, czyli możemy z Cosmos DB gadać tak, jakbyśmy gadali z Mongo, z Cassandrą, z zwykłym SQL-em, albo oferuje też API gremlinowe, które jest jakby takim uogólnionym API do baz danych grafowych. I ten gremlin jest o tyle fajny, że na gremlinie możemy zdefiniować sobie jeszcze jeden język, taki DSL, który Domain Specific Language, czyli jak mamy API do definiowania swojego API, czy tam swojego nawet języka, to jest bardzo fajnym rozwiązaniem. A co znaczy, że jest globalnie dystrybuowana? To znaczy, że Cosmos DB ma taką zdolność, że potrafi replikować się
w data center, który jest najbliżej źródła requestów, tak? Czyli załóżmy, że sobie stawiamy jeden Cosmos DB, nie wiem, data center, który jest w Europie, ale dużo requestów pochodzi, nie wiem, z Ameryki Południowej czy z Ameryki Północnej, to Cosmos DB zostanie tam zreplikowany, tak żeby te dane były zapisywane jak najszybciej i zostaną te bazy zsynchronizowane. Tak? Dlaczego fajnie się synchronizują? Bo wiecie, jak data center w Microsoftie są połączone, tak? Ażurowe. One mają swój światłowód fizyczny. One nie korzystają z internetu, także na dnie oceanu też jest światłowód. Także one naprawdę bardzo fajnie się synchronizują. To działa naprawdę fajnie. Dodatkowo można sobie ustawić bardzo, bardzo fajne strategie replikacji. Załóżmy, że mamy jakiś serwis, który, no nie wiem, korzystają ludzie w ciągu dnia. To możemy ustawić sobie taką strategię, żeby baza replikowała się razem z linią daylighta. Czyli tam, gdzie wstaje dzień, tak, gdzie wstaje słońce, to tam mamy replikację i tak dalej. A tam, gdzie zachodzi słońce, no to baza już nie jest replikowana, tak, żeby oszczędzić kosztów. Oczywiście zależnie od serwisu, jaki prowadzimy, no czasem na odwrót też jest lepiej, tak, żeby w nocy, żeby się replikowała, ale jak to woli. No i mamy jeszcze serwis BAS-a. A serwis BAS jest to taki komponent, który zapewnia messagingową komunikację pomiędzy innymi serwisami, tak? Czyli oferuje jakby dwa podejścia, oferuje kolejki, do których serwisy mogą publikować i z których mogą czytać i oferuje też topiki, tak? Do których serwisy mogą publikować lub subskrybować się do topików. Na demie jakby wybrałem najtańszego tira, serwis BAS-a, gdzie tylko kolejki są dostępne, ale to jakby przyjdziemy do tego. No i oczywiście Microsoft proponuje dwie architektury, takie referencyjne do serverlessa, o których nie będę mówił, bo tak szczerze, jak sobie wejdziecie na Architecture Center w Azure, to tam sobie możecie o tym poczytać, więc bez sensu, żebym to powtarzał. Natomiast pokażę wam architekturę, jaką sobie zrobimy w demie. Tak? Scenariusz do tego jest taki, że mamy jakiś system nasz, może być on-prem, który przekazuje informację, że zatrudniliśmy nowego pracownika. I on wysyła informacje takie jak imię, nazwisko tego pracownika, jakiś tam nazwa działu i czy chcemy tą informację opublikować w jakichś mediach społecznościowych. Dalej mamy funkcję, która jest jakby wywołana zwykłym restem, czyli tutaj robimy sobie posta. Ta funkcja procesuje nasz request, generuje jakiś e-mail, generuje unikalne ID dla naszego nowego pracownika i zapisuje to w bazie danych w Cosmosie. Oprócz tego jeszcze publikuje taką informację do kolejki w serwis BAS-ie, że ok, właśnie dodałem nowego użytkownika, jest już w bazie danych. Tak? Dalej z kolei mamy Logic Appkę, która nasłuchuje tej kolejki w serwis BAS-ie. Jeżeli tam się pojawi jakaś informacja, to sprawdza, czy w tej informacji jest jakby, czy chcemy, czy przekazaliśmy informację, że chcemy publikować informację, że właśnie zatrudniliśmy nowego pracownika w mediach społecznościowych. Jeżeli chcemy, to publikujemy na Twitterze i LinkedInie. I to sobie właśnie razem zrobimy. OK? I teraz tak. Żeby było śmieszniej, trochę się przygotowałem, więc stworzyłem jakby dwa fejkowe konta. Na LinkedInie, for Developers Company i na Twitterze. Jak sobie zobaczycie, to tak naprawdę jest jeden tweet, bo testowałem, ale tak naprawdę tutaj nic nie ma. I na LinkedInie też nie mamy żadnych publikacji na razie. OK? Jeszcze coś dla was przygotowałem, coś, co też wrzucę na mojego bloga. Jakby to jest manual, który opisuje wszystkie te kroki, które będziemy sobie razem robić. Razem z kodem, który to tu wykorzystam. Jak będziecie chcieli, możecie śmiało sobie to brać i się bawić. Tu są jakby napisane wymagania. Żeby było łatwiej, payloady, które wykorzystujemy, też tutaj wrzuciłem. I parę screenów, które też wam pomogą pewnie, tak? Także jak tylko chcecie, bierzcie, bawcie się. A teraz to zrobimy razem, tak? OK, jeszcze sobie odpalę Postmana, może się przydać. I cia. OK, wchodzimy na portal ażurowy. Stworzyłem sobie resource grupę. To się nazywa For Developers. Jest For Developers Dev. Gdybym coś pomylił, bo jestem bardzo zestresowany, to ta działa. Także wam pokażę działający flow. OK, tutaj sobie pozwoliłem dodać już Cosmos DB. Jak sobie wejdziemy w ten Cosmos DB, to zobaczycie sobie, a właśnie tutaj mamy tą replikację na żywo, tak? Możemy sobie zaznaczyć, gdzie chcemy się replikować, to nie na teraz,
ale jak sobie wejdziemy w Data Explorera, to zobaczycie, że nic tutaj nie ma, tak? To jest pusta baza danych na razie. Zadeklarowałem sobie pustą Logic Appkę, serwis basa, w którym nic na razie nie ma i funkcję ażurową. Funkcję ażurowej za chwilkę Wam pokażę, dodałem jedną funkcję, dlaczego to Wam zaraz powiem. OK. Zaczniemy od dodania kolejki w serwis basie. Tak, tutaj jak mówiłem, to jest najprostszy tir, najtańszy, więc możemy dodać jego kolejki. Dodajmy sobie jakąś, nie wiem, user info. Mamy. Teraz wejdźmy sobie w funkcje ażurowe. I to, co Wam mówiłem, dodałem jedną funkcję tutaj. Zaraz Wam ją pokażę. Ona jest też triggerowana przez HTTP. Dodałem ją tylko dlatego, że chciałem mieć zainstalowane zależności. Ponieważ tutaj, jak dodajemy sobie jakieś wejścia lub wyjścia funkcji po raz pierwszy, to Azure prosi nas, żebyśmy zainstalowali dependencies. A to trwa 2-3 minuty, więc nie chciałem tracić na to czasu. Jak sobie zobaczycie tą funkcję, w kod tej funkcji, i za chwilkę się pokażę. To zobaczcie. Widać? This app is only to install dependencies, tak? Ona jest pusta, jeszcze jakby tego było mało, jest disablowana. Tak? Ona po prostu ma dwa wyjścia. Jedno jest do Service Busa, a drugie do Cosmos DB, żeby zainstalować zależności. OK? To teraz dodajmy sobie tą funkcję taką właściwą. OK? Tutaj dodajemy sobie nową funkcję. Ona może być triggerowana wieloma rzeczami, bo te komponenty ażurowe łączą się z bardzo wieloma rzeczami, ale tutaj zadeklarowałem, że będzie to jakiś REST, więc HTTP trigger. Prawie. Funkcja. Autoryzacja, OK. Może być, jest kilka metod autoryzacji. Zróbmy sobie Anonymous, żebyśmy nie musieli w ogóle o auta żadnego tam generować sobie birerów i tak dalej. Jak chcecie, możecie sobie poczytać w dokumentacji tych funkcji, jak to jest zrealizowane, to security. Na potrzeby dema nie uważam, żeby to było potrzebne, tak? Czyli wybieramy Anonymous i tworzymy sobie naszą funkcję. OK, jest. I teraz mamy tutaj, tutaj jest standardowo, tak? To jest to ciało tej funkcji. Zróbmy sobie tak, manage, skoro ona jest triggerowana, przepraszam, nie, integrate, tak, ona jest triggerowana HTTP, to możemy sobie określić, jakie requesty chcemy obsługiwać i tak dalej. Z racji tego, że my tutaj tylko tworzymy nową encję w bazie danych i coś publikujemy do kolejki serwis basowej, no to wydaje się, że tylko post nam będzie potrzebny, tak, no tutaj getta w ogóle wywalamy, tutaj nic nie zmieniamy. I teraz zobaczcie, możemy sobie dodać nowe wejścia, ale ona już jest triggerowana HTTP, więc nie potrzebujemy, ale dodamy sobie nowe wyjścia, tak? Pierwszym wyjściem tutaj możemy sobie, może być Azure Service Bus, prawda? Ciach. I tutaj jak sobie zobaczycie, on sobie sprawdza tutaj, czy ma zależności i normalnie by ich nie miał, jakbym dodawał ją pierwszy raz i nas poprosił o zainstalowanie. I z tego menu byśmy nie wyszli 2-3 minuty, prawda? Zanim by się nie zainstalowało. Dlatego to mamy z głowy. I teraz tak, tutaj wybieramy sobie typ, jaki message będziemy nasłuchiwać, do jakiego będziemy publikować. Mamy albo kolejkę, albo topic. No z racji, że mamy kolejkę, no to kolejka. Parameter name. Wiecie co, wezmę sobie z tego kodu, który będziemy używać. Tak. To jest user info. Zaraz Wam powiem dlaczego. Jak tutaj sobie nazwiemy ten parametr, on będzie reprezentował połączenie z tym konkretnym komponentem i tak naprawdę będziemy mogli go użyć jako parametr naszej funkcji. I przez ten parametr będziemy mogli się dostać bezpośrednio do naszego serwis basa, do kolejki serwis basowej, co jest w ogóle bardzo fajnym rozwiązaniem. OK, teraz tak. Szukamy naszego serwis basa. U mnie wszystkie się nazywają jakieś for developers, dlatego for developer service bus, ale to jest developers. Szukajcie ze mną.
A, dobrze. For Developers Service Bus, ok, moim literkami, pamiętam, bo musimy wskazać na ten, który jest w naszej resource grupie, tak? Ok, policy, możemy zadeklarować swoje, możemy użyć defaultowych. I teraz ciach, i już mamy połączenie z naszym serwisem. Funkcja jest o tyle fajna, że ona się deployuje razem z jakimś storage'em, gdzie sobie przechowuje te wszystkie swoje sekrety, wszystkie swoje sasy do komunikacji, dlatego już nie musimy tego robić. I teraz Queenie Name. Ktoś pamięta, jak nazywaliśmy? User Info chyba, nie? Sprawdzimy jeszcze. OK. User Info. Dodajemy. Jeden output jest. Dodajemy sobie jeszcze drugi, bo pamiętamy, że jeszcze chcemy zapisywać do Kosmosa, prawda? Tak, i tutaj mamy Cosmos DB. Select. Tutaj jest bardzo podobnie. Dokument parameter name. Tu jest bodajże user DB. OK. I teraz tak, nazwa kolekcji. Nie wiem. Albo employees. Employee, OK. Cosmos DB, dodajmy sobie połączenie, moja subskrypcja, for developers Cosmos, o, tu szybko się znalazło, i już mamy połączenie, teraz mamy, i teraz tak, nazwa bazy danych, ok, MyDB, i teraz, tak jak pamiętacie, pokazywałem Wam, że ten Cosmos, którego stworzyłem, jest pusty, prawda, tak jak sobie zaznaczymy tutaj, żeby tego checkboxa, to on nam stworzy tą bazę danych w momencie, jak pierwszy raz się do niej odwoła. Jak zobaczy, że jej nie ma, to ją po prostu stworzy. Więc nie musimy jakby nic zrobić. OK, zapiszmy. Jest, dobra. Przejdźmy sobie do kodu. Kod sobie pozwolę skopiować też z tego manuala. Przesadziłem, nie? Teraz pokażę Wam, co tutaj robimy. Przykleję go i teraz tak, zobaczcie. W parametrach mamy tak, mamy request, mamy jakiegoś logera i tak naprawdę mamy tak, mamy UserDB, czyli ten obiekt, który nam jakby reprezentuje połączenie z Kosmosem, mamy UserInfo, czyli obiekt, który nam jakby symbolizuje połączenie z naszą kolejką w Service Busie. I teraz co robimy? No najpierw robimy sobie JSON-a w ogóle z naszego requesta, właściwie czytamy body, przerabiamy je, generujemy sobie jakiś unikalny ID, tak? Generujemy sobie jakiegoś maila, mail jest taki, że czyta imię, dodaje kropkę, czyta nazwisko, dodaje małpa for developers company.com, tak? Takiego maila generuje, unikalny. Oczywiście nie sprawdzam tutaj żadnej unikalności i tak dalej, tak już nie będziemy się wygłupiać. Chodzi o to, że tutaj tworzę nowego JSON-a i teraz patrzcie, mamy ten UserDB, i po prostu robię add async, czyli nam dodaje wpis do naszej bazy danych i mamy user info, który nam dodaje wpis do naszej kolejki, tak? I teraz tak, możemy sobie testować to oczywiście. Tutaj mamy takie pole testowe, gdzie możemy sobie wysłać payload tego naszego HTTP przykładowy, tak? Który chcemy wykorzystać. Oczywiście też jest w tym manualu. Serio. OK. Możemy sobie spróbować odpalić, czy nam wszystko działa. OK, coś tutaj jednak nie działa. Rek. A, OK. Request. Gdzieś tutaj reka używa. Nie. Jeszcze raz. Wiesz co, ja tego używam tutaj, żeby było śmieszniej. Requesta, prawda? Request.
Jeszcze raz? O nie, nie, nie. A wiesz co? Sprawdźmy to. Oczywiście. Dziękuję bardzo. To jest właśnie zaleta kodowania na żywo, tak? Ekscytujące. Ok, wykonało się, prawda? Teraz tak, wykonało nam się tutaj w portalu, ale możemy jeszcze sobie wziąć URL-a i żeby było śmieszniej, możemy sobie wykonać to w portalu, prawda? Tak, czyli sobie, czy tutaj na razie nie będziemy publikować, no i niech będzie Jan Kowalski. OK, coś nam się wykonało, czyli teraz w naszym kosmosie powinniśmy mieć Jana Kowalskiego wrzuconego. Oczywiście nie zdążę Wam pokazać, jak ręcznie zrobić lodzigapkę, ale Wam ją pokażę już zrobioną, tak? I jak ona działa. Czyli tutaj patrzymy szybko w kosmosa, nasze For Developers, Data Explorer. Zobaczcie, pojawiła się baza danych, pojawiły się dokumenty jakieś. Mamy Jana Kowalskiego, tak? Jest wrzucony do naszej bazy, wygenerowany e-mail, wygenerowane jakieś unikalne ID. Super. To teraz przejdźmy sobie do tej drugiej resource grupy. Tak? I tutaj mamy Logic Appkę. Tak? Nasza Logic Appka co robi? Teraz zobaczcie. Przejdziemy sobie w design. Jak to zrobić i co wpisać? Jest po kolei napisane w tym manualu. Ona jest triggerowana, jak pojawi się jakiś wpis w kolejce, serwis busa, tutaj sobie też po prostu możemy zrobić change connection, możemy ustawić sobie serwis bus, który chcemy. Dalej inicjalizujemy zmienną. Dlaczego? No bo okazuje się, że jak coś sobie bierzemy z serwis busa, no to to nie jest żaden string, tylko uwaga, B64, tak? B64 jest słabo czytelny, więc robimy sobie transformację. Jak zrobić tą transformację? Też jakby napisałem w tym manuale, jest prosta funkcja, tak? Po prostu robimy dekoda. Dalej. Jak zdekodujemy tego B64, to mamy płaskiego stringa, tak? Nie chcemy płaskiego stringa, chcemy obiekt JSON-owy, więc konwertujemy sobie tego stringa na naszego JSON-a, używając parse.json-a. Tutaj on prosi nas o podanie schematu. Nie musimy podawać schematu, bo jak sobie wybierzemy ten use sample payload, to możemy tu sobie wpisać payload, który właśnie wysłaliśmy z naszego postmana i on nam wygeneruje schemat na jego podstawie, bardzo użyteczne. Jak to sobie zrobimy, no to możemy już używać, czy dobiera się do propercji bezpośrednio z tego JSON-a, tak? Jak to zrobić? Wchodzimy sobie w condition i tak, jeżeli ten LinkedIn jest równy jest, no to share artykuł na LinkedInie. W ogóle jest API connector do tego, jest do Facebooka, do wielu mediów społecznościowych. Mało tego, możemy napisać sobie swój, jak chcemy. Dalej, jeżeli chcemy się podzielić na Twitterze, robimy dokładnie to samo. OK, szybko Wam pokażę, jak to działa. To jest dev. Zrobię sobie tylko funkcję, wezmę linka z tej funkcji, bo ona jakby tutaj działa, tak? Ciach. No come on. Skupiamy sobie URL-a tej funkcji. Jest copy. I teraz tak. OK. Żeby było unikalnie, jak się nazywasz? Rafał? OK. Niech będzie tak, prawda? I chcemy opublikować tą informację ciach na Twitterze i na LinkedInie. Sen. Czyli ta funkcja musi się wybudzić. OK, wybudziła się. Dodaliśmy Rafała XXX. No i teraz tak, wejdźmy sobie na nasze fejkowe konta. OK, tu za chwilkę się pewnie odświeży. Zobaczmy na Twitterze. OK, są jakieś tweety. OK, Rafał XXX just joined for developers company. Tak? I jeszcze oprócz tego, no come on. OK, we just hired Rafał XXX. We are getting stronger and stronger.
Czyli zobaczcie, jak można w prosty sposób, to jest dosłownie 20 minut, napisaliśmy solucję serwerlessową, która jakby załatwia za nas jakieś generacje wpisów w bazie danych i jeszcze dzieli się jakimiś rezultatami w mediach społecznościowych. I tyle. Gdybyście mieli jakieś pytania, to trochę brakuje nam czasu, to możecie sobie śmiało podejść, możemy pogadać. Jeszcze raz przypomnę, easyiot.blog i manual i prezentacje będą tam dla Was dostępne, możecie sobie wziąć, pobawić się i jak coś, to śmiało do mnie pisać, uderzać. Z chęcią się podzielę wiedzą. Dziękuję Wam bardzo.